Dobry wieczór Państwu, jest wtorek 10 stycznia 2040 roku. Wybiła godzina 20:00, czas na wieczorne wydanie wieści. Kryptowaluty nieprzerwanie drożeją od kilkudziesięciu lat. My również mamy swoją kryptowalutę, nazywaną cebulcoinem. Przy jej powstawaniu było sporo nieścisłości i wybuchło wiele afer z tym związanych. O szczegółach nasz reporter. Po powołaniu do życia polskiej kryptowaluty wybuchła afera, ponieważ okazało się, że kopalnie tejże zostały umieszczone w miejscu nieczynnych już kopalń wykupionych przez siostrzeńca ministra finansów za 15 zł i 65 groszy. Nie, przepraszam pana bardzo, ale kiedy ja słyszę takie insynuacje i oszczerstwa na temat naszego kochanego ministra finansów i całej jego rodziny, to ja się muszę wtrącić. 68 groszy, proszę pana, nie 65. No tak, faktycznie, przepraszam. No dobrze, za tak brutalną medialną nagonkę to będziemy swoich praw dochodzić w sądzie. Jezu, przepraszam. No dobrze, do sedna proszę. Opinię publiczną oburzył fakt, że kopalnie, które kupił siostrzeniec ministra za 15 zł i 68 groszy, zostały sprzedane kilka dni później Skarbowi Państwa za 180 milionów złotych i powstały tam kopalnie cebulcoinów. To ogromny koszt. Tak, ogromny koszt. Nie dało się tego zrobić taniej? Dało się. Aha, rozumiem. Jeszcze jakieś pytania? Nie, to wszystko. Dziękujemy. Dziękuję. Program energetyczny Polska 2030 zostanie ukończony najwcześniej w 2060 roku. Telewizja Polska ogłosiła przetarg na sklonowanie Zenona Martyniuka. Prezes TVP tłumaczy to faktem, że gwiazdor Disco Polo nie wyrabia czasowo, odkąd śpiewa na każdym evencie telewizyjnym, w każdym teleturnieju, a ostatnio także zaczął śpiewać na festiwalach piosenki religijnej. Słuchacze najbardziej doceniają utwór pod tytułem Adam i Ewa z klubu Disco. Czas na wiadomości ze świata muzyki. Urszula dowiedziała się w końcu, czego wciąż jej brak, przecież wszystko ma. Rośnie skala kolejnego nielegalnego procederu w Polsce. O szczegółach nasz reporter. Po kolejnej podwyżce cen napojów gazowanych zaczął rosnąć przemyt tych towarów zza wschodniej granicy. Celnicy dziennie zatrzymują słodzone napoje o wartości ponad 15 milionów złotych. W Polsce rośnie także nielegalny proceder domowej produkcji popularnych słodkich przysmaków. Pepsownicy, bo tak nazywają ich służby, wyrastają jak grzyby po deszczu. Proszę pana, co ja będę czarował albo oszukiwał? No wiadomo, upędzi się troszeczkę jakieś kolki albo orężatki. Na wesele córki, imprezę okolicznościową we wsi. Tu na przykład mam orężatkę, proszę pana, powiem tak. Smak identyko, może trochę mniej gazu. Mandaty czy jakiś dostałem, też się tak zastanawiam. 50 tysięcy dostałem, ale proszę pana, i tak dużo na plus jest, trzeba se radzić. No jest piękność tu prezentuję. Ale pachnie, ma. Jutro o godzinie 17:00 rozpocznie się pierwszy ogólnopolski strajk introwertyków, którzy domagają się powrotu lockdownu i obostrzeń z lat 2020-2023. Przewodniczący strajkujących zdecydowali, że uczestnicy będą protestować zdalnie ze swoich mieszkań. Narodowy Bank Polski jeszcze w tym roku wprowadzi do obiegu banknot o nominale 1000 zł. Z tego powodu NBP urządził na swojej stronie konkurs, w którym internauci mogli podawać swoje kandydatury na podobiznę, która ma znaleźć się na nowym środku płatniczym. Kiedy pierwsze 5 miejsc zaczęli zajmować odpowiednio Marcin Najman, Janusz, Patryk Wega, Łysy z Brazers i Popek, po 3 godzinach głosowanie zostało anulowane. Narodowy Bank Polski uznał, że na banknocie powinna znaleźć się podobizna kogoś, kto jednoznacznie kojarzy się z finansami. Dlatego na nowym środku płatniczym pojawi się Tadeusz Rydzyk. W najnowszym badaniu opinii publicznej zapytano respondentów, jakie negatywne skutki będzie niosło ze sobą postępujące ocieplenie klimatu. 30% ankietowanych wskazało na możliwość podniesienia się poziomu wód w oceanach. 20% wskazało na problemy w rolnictwie. Natomiast aż 50% wyraża zaniepokojenie, iż ocieplenie klimatu uniemożliwi im udostępnianie zdjęć z morsowania na Facebooku. Ludzie masowo robią zapasy, odwołują wyjazdy i biorą urlopy, natomiast służby przygotowują się na najgorsze, ponieważ już w przyszłym tygodniu do Polski ma dotrzeć potwór ze wschodu. Musimy przygotować się na najgorsze. Wszystkie wykresy numeryczne wskazują na to, że przez najbliższych 8 dni temperatura będzie utrzymywać się na poziomie 3 stopni poniżej zera, a opady śniegu mogą sięgnąć nawet 15 cm. To będą największe opady od roku. Lada dzień z pomocą dla przedsiębiorców rusza tarcza 49.0. Pomoc obejmie zawody, które ucierpiały finansowo, a nie były objęte w poprzednich tarczach. Będą to hakerzy, sutenerzy i kieszonkowcy. Australia ustaliła, że od następnego roku z kalendarza znika Dzień Ojca i Dzień Matki. W zamian za to będzie jeden uniwersalny Dzień Opiekuna.
Nie będzie to generowało niepotrzebnego napięcia i konfliktu w rozróżnianiu i identyfikowaniu płci. Następnie rząd Australii ma się zająć Dniem Babci i Dniem Dziadka. Powstała już propozycja, aby zmienić nazwy tych dni na Dzień Opiekuna. Lada dzień w życie wejdzie program Obywatel 2.0. W zamian za przestrzeganie prawa i obowiązujących przepisów, każdy obywatel będzie odpowiednio punktowany. O szczegółach opowie rzecznik Ministerstwa Posłuszeństwa. Obywatel 2.0 to program, który zapewni lepsze jutro. Każdy z nas, oczywiście w zamian za przestrzeganie litery prawa, będzie mógł liczyć na specjalne benefity. I tak, obywatele, którzy uzyskają 1000 punktów, zostaną uprawnieni do wizyty u lekarza specjalisty bez kolejki. 1500 punktów uprawnia do oglądania Polsatu bez reklam przez cały rok. 2000 da możliwość wjazdu samochodem na morskie oko, natomiast 10 tysięcy punktów umożliwi wgląd w roczne zeznanie podatkowe dowolnego obywatela. Czwarta fala. Subskrybuj. 18-letnia tiktokerka Susana Selfiestick jest głównym pretendentem do objęcia fotela prezydenta Brazylii. Na popularnym portalu śledzi ją przeszło 700 milionów osób i udowodniła, że nie będąc jeszcze politykiem, może wpływać na kształt międzynarodowych spraw gospodarczych, a nawet destabilizować niektóre rejony świata. Przypomnijmy, kiedy prosiła swoich fanów o bojkot jednego z międzynarodowych koncernów paliwowych z powodu zanieczyszczenia środowiska na Morzu Arktycznym, w ciągu kilku tygodni holding stracił płynność finansową i zbankrutował. Teraz influencerka grozi Turcji, że nieprzestrzeganie praw człowieka skończy się dla nich totalnym finansowym bankructwem. Już wkrótce wszyscy weźmiemy udział w wiekopomnym wydarzeniu. Według agencji NASA w przyszłym tygodniu na terytorium Polski ma wylądować statek z przedstawicielami obcej cywilizacji. Znajdujemy się dokładnie w miejscu, w którym już jutro mają wylądować przedstawiciele obcej cywilizacji. Wzbudziło to niemałą sensację w społeczeństwie. Ekolodzy protestują na wieść o tym, ile ton paliwa spali statek kosmiczny. Robert Biedroń natomiast przygotował szereg ulotek dotyczących edukacji seksualnej, które oczywiście ma zamiar rozdać obcym. Natomiast Marta Linkiewicz już od wczoraj krąży w pobliżu miejsca lądowania i zastanawia się, czy będzie mogła wejść na pokład. Tłumy fanów oczekują w Polsce na przylot legendarnego wokalisty zespołu U2, Bono. Muzyk ma przylecieć prywatnym odrzutowcem. Następnie zostanie przewieziony opancerzoną limuzyną w asyście 6 samochodów ochrony do pobliskiego sklepu z używaną odzieżą, w którym będzie promował akcję ponownego wykorzystywania ubrań. Na koniec planowany jest ogromny pokaz laserowo-multimedialny z ekologicznym motywem tematycznym. Wszystko to w ramach walki z zanieczyszczeniem środowiska i globalnym ociepleniem. Specjaliści obliczyli, iż pokaz laserowy pochłonie tyle energii, ile wystarczyłoby na zasilanie Nowego Jorku przez 2 tygodnie. Pojazdy zasilane energią elektryczną stanowią już ponad 60% aut poruszających się po naszych drogach. A jak sobie radzą w zimę? Nasz reporter postanowił to sprawdzić. Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu elektrycznego. Co prawda teraz na tych siarczystych mrozach wydajność baterii nieco spadła, a co za tym idzie, zmniejszył się również zasięg. Z 500 km do 25. Na szczęście mam ze sobą samochodowy powerbank. Wystarczy, że zaniosę go tam, gdzie stoi mój samochód, podłączę i wszystko gotowe. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Wieści. Dziękujemy i do zobaczenia.